Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich sympatyków oraz subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny, mianowicie o silniku 2.0 CRD i koncernu Kia Hyundai. Na początku opowiem o pierwszej wersji tego silnika, czyli silnika oznaczonego symbolem D4EA. Produkowanym od 2001 roku do 2010. Co można powiedzieć o tym silniku? Auto, sporo aut było wyposażone w ten silnik. Warianty mocy sięgały od 113 koni mechanicznych poprzez 125, 140 aż do 150 koni mechanicznych. Tak naprawdę silnik popularny był montowany w takich autach jak Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Triad, Kia Cerato, Kia Sportage, Kia Carens. Także tutaj nawet w Kia Magentis. Także pierwsza wersja silnika D4EA była naprawdę w dużej ilości samochodów montowana. Co można powiedzieć o samym silniku? Najsłabsza wersja miała tylko turbosprężarkę ze stałą geometrią. Mocniejsze wersje miały już tylko turbosprężarki ze zmienną geometrią opadek. Rozrząd na pasku, wymiana co 6 lat lub 120 tysięcy, 140 tysięcy w zależności od marki. Najmocniejsze wersje, najsłabsze wersje nie miały także koła dwumasowego. Aczkolwiek mocniejsze wersje już to koło miały. Filtra cząstek stałych nie było. Aczkolwiek wersje najmocniejsze 150 tutaj wersja 150-konna już taką wersję, już takie koło dwumasowe miało. Co jeszcze można powiedzieć o samym osprzęcie? Wtryski elektromagnetyczne Boscha. Wymiana oleju co 15 tysięcy lub co roku. Tak naprawdę silnik konstrukcji Hyundai Kia. Cztery cylindry, bezpośredni wtrysk paliwa, elektromagnetyczne wtryskiwacze Boscha. Przepraszam, można je regenerować oczywiście. Silnik spełniał normy emisji spalin Euro 4. Tutaj z zalet na pewno jest to dosyć trwała konstrukcja, dosyć niskie spalanie, dobra kultura pracy tego silnika. Co do dynamiki i elastyczności, tutaj na pewno polecam wersje mocniejsze. Najsłabsza wersja będzie dosyć ciężko napędzać, czy będzie miała dosyć słabe osiągi, szczególnie w cięższych samochodach. Także silnik tutaj na pewno się też wyróżnia tym, że dosyć dobra, cicha praca tego silnika także. I niskie spalanie w zależności od wersji auta. Średnio w okolicach 6-7 litrów. Także tak to wygląda odnośnie silnika D4EA. W 2010 roku został zaprezentowany nowy silnik oznaczony symbolem D4HA. Jest to całkiem nowa konstrukcja, praktycznie można powiedzieć, że zbudowana na podstawie starego silnika, aczkolwiek jest całkiem przekonstruowana. Tutaj silnik było mocy już zdecydowanie większej. Najsłabsza wersja miała 136 koni poprzez 150 koni, aż do wersji 185-konnej. Tak to wyglądało. Co można powiedzieć o samym silniku? Także 4 cylindry, 16 zaworów, bezpośredni wtrysk paliwa, ale wtryskiwacze już piezoelektryczne Boscha, turbosprężarka ze zmienną geometrią, rozrząd na łańcuchu, także całkowicie inna konstrukcja silnika, koło dwumasowe, no i oczywiście filtr cząstek stałych. Tutaj ten silnik, słabsza wersja
weszła, pośrednia wersja weszła później do produkcji. Od początku były oferowane najsłabsza wersja i wersja najmocniejsza. Całkowicie odmienna konstrukcja, głowica aluminiowa, rozrząd na łańcuchu, bezpośredni wtrysk Common Rail, wtryskiwacze piezoelektryczne, ciśnienie do wtrysku aż 1800 barów. Dodatkowo normy z emisji spalin Euro 5, ten silnik spełnia. Zastosowano dosyć ciekawe rozwiązania. Dodatkowo usztywniono całą obudowę silnika. Zastosowano plastikowe osłony mające celu zmniejszyć hałas, wibracje silnika zarówno na wolnych obrotach, jak i poprzez jazdę stałą. Co do zalet tego silnika, no tutaj ten silnik jest oferowany w takich autach jak Hyundai iX35, Hyundai Tucson drugiej generacji, Kia Sportage 3, 4, trzecia i czwarta generacja. Także Hyundai Santa Fe czwartej generacji, Kia Sorento, najmocniejsze wersje oczywiście. Także dosyć sporej ilości aut, szczególnie SUV-ów, ten silnik był oferowany. Co do samego silnika, na pewno tak jak w poprzedniku, bardzo dobra kultura pracy, dynamika, szczególnie w mocniejszych wersjach, elastyczność, dosyć niskie spalanie. Co do wad, tutaj trzeba pamiętać, że auta po większych przebiegach osprzęt silnika już może zawodzić, filtr cząstek stałych, dodatkowo same wtryskiwacze także są dosyć drogie w wymianie. Nie można ich za bardzo regenerować. Także tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, kupując taki używany samochód z tym silnikiem. Sam silnik, konstrukcja jest dosyć trwała. Spalanie, w zależności, silnik był najczęściej montowany w SUV-ach, także nie spodziewajmy się, że auto w mieście będzie palić w okolicach 8-10 litrów. Na trasie mniej, szczególnie w takich dużych SUV-ach jak Hyundai Santa Fe czy Kia Sorento. Tutaj to spalanie na pewno nie będzie takie niskie jak w mniejszych, powiedzmy, autach. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2.0 CRDI, który przez te lata, przez te prawie 20 lat właściwie ewoluował znacznie. Od 2001 roku aż po nową konstrukcję oznaczoną symbolem D4H od 2010 roku na łańcuchu rozrządu. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka.